czwartek, 8 sierpnia, w Dzierżoniowie odbyła się parada kapeluszy. Dzierżoniowscy seniorzy spotkali się na dworcu kolejowym z seniorami z Kluczborka i przeszli ulicami miasta na rynek, gdzie spotkali się z burmistrzem. Następnie pomaszerowali na Osir, gdzie zaplanowali zabawę i poczęstunek. Rasa jest krótka, zależy dla kogo, ale idziemy Sienkiewicza przez most. Piękny, bo tam chcemy zrobić trochę zdjęć, bo on jest taki fotogeniczny bardzo. A nasza seniorki dzisiaj w kapeluszach też. Więc pójdziemy Kraszyckiego i dojdziemy tam do rynku z tamtej strony i tam przewidujemy spotkanie z panem burmistrzem. Potem oczywiście będzie wspólne zdjęcie na tle ratusza z burmistrzem i resztą władzy. I stamtąd pomaszerujemy na Osir. Na Osirze mamy przygotowany poczęstunek. To, co jest teraz u nas najbardziej popularne, grill. Mamy muzykę, przewidujemy trochę tańców, myślę, że będzie. Chcemy też trochę uhonorować tych Państwa, taki mini konkurs na najładniejszy kapelusz. Mamy dla nich takie upominki małe. Wielka radość dla Dzierżoniowa, a szczególnie dla seniorów, którzy są uczestnikami i organizatorami tego fajnego spotkania. To można nazwać takie święto seniorów. Jest to już tradycja, to już po raz kolejny, kiedy właśnie seniorzy dzierżoniowscy, ale też seniorzy z naszego miasta partnerskiego, z Kluczborka, spotykają się w ten wakacyjny dzień i od rana paradują, jak sama nazwa wskazuje, w kapeluszach po mieście, a przy okazji oczywiście pełno atrakcji, bo tutaj w rynku zwiedzanie ratusza, wieży ratuszowej, później udamy się na Osir i tam będzie taka biesiada z kapeluszami. Jak powiedziałem tutaj przed chwilą, te kapelusze to jest taki mały pretekst po to, żeby się spotkać, żeby właśnie w gronie seniorów, organizacji senioralnych, czyli Stowarzyszenie Latarka jest głównym organizatorem, ale też mamy tu Związek Emerytów Rencistów, mamy kombatantów, mamy właśnie przyjaciół z Kluczborka, żeby w tym gronie seniorów, ale też przy udziale osób, które jeszcze nie są seniorami, ja bardzo miło wspominam zawsze te spotkania i te chwile, kiedy możemy razem być ze sobą, żeby właśnie podyskutować, porozmawiać, co się dzieje w naszym mieście, w Kluczborku dla seniorów, jakie są atrakcje, a co ewentualnie jeszcze dodać, zmienić, bo to też jest ważne, żeby te działania proseniorialne się rozwijały. Wspominamy stare czasy, kiedy damy chodziły tylko w kapeluszach. Tradycja to jest krótka, bo to kilka lat. Ja to wyczytałam w gazecie, szczerze powiem. Ale widzę, że teraz bardzo dużo robią właśnie w miastach. Rady Seniorów robią te parady, bo to jest taka okazja spotkania się, jak my mamy te miasta partnerskie. Okazja spotkania się i poznać się i wymienić się też doświadczeniami. W kapeluszu w tym roku taki kapelusz troszkę wakacyjny, ale już byłem w cylindrze w poprzednich latach, w takim kapeluszu dzierżoniowskim. No, ja myślę, że to jest miłe, przyjemne, że nie tylko praca, nie tylko takie dyskusje przy biurkach z seniorami, co dla nich jest najważniejsze, ale właśnie też, żeby identyfikować się, żeby się łączyć z nimi, żeby dyskutować też w takim forum mniej oficjalnym, bo to naprawdę są osoby znakomite, bardzo pozytywnie do życia nastawione. Oby wszyscy seniorzy taką postawę wykazywali, na pewno żyłoby wszystkim nam się, a szczególnie seniorom jeszcze lepiej. Pomysłowość seniorów to jest nieograniczona, wyobraźnia też. No jeżeli jest grupa 100 osób i jest 100 różnych kapeluszy, no to można dostać już opląsu, bo wszystko wesołe, kolorowe. My zawsze robimy teraz ostatnio taki katalog, taki album, na którym widać właśnie te wszystkie kapelusze i nie zdarzyło się, żeby było dwa takie same.